Witam Państwa! Na podstawie poprzednich filmów z tej serii wiemy już, że komputer i smartfon wraz z dostępem do internetu dają nam bardzo wiele możliwości w zakresie pozyskiwania informacji, komunikowania się z najbliższymi czy dokonywania różnego typu transakcji finansowych. Ale internet stanowi cenne źródło informacji także dla złodziei. Aby uniknąć sytuacji niosących zagrożenie dla naszych finansów podczas korzystania z internetu, należy znać i zachowywać pewne zasady i o nich będzie dzisiejszy odcinek. A dla tych, którzy zostaną z nami do końca, odpowiadam na pytanie, jaki jest najbezpieczniejszy i jednocześnie bardzo prosty sposób dokonywania płatności w internecie, który pozwoli Wam odzyskać pieniądze nawet wtedy, gdy dostawca danej usługi, za którą już zapłaciliście, a ona nie doszła do skutku, ogłosił bankructwo. Zapraszam do oglądania. Generalnie ataki na użytkowników internetu, poza szpiegostwem przemysłowym lub politycznym, mają na celu dwie rzeczy: kradzież pieniędzy lub kradzież danych. Przy czym często kradzież danych z czasem również prowadzi do utraty pieniędzy. Jest wiele sposobów, których mogą użyć oszuści do wyłudzenia od nas pieniędzy. Jednak większość z tych sposobów będzie wymagała podjęcia przez nas jakiegoś działania. Dlatego też, znając kilka podstawowych zasad dotyczących bezpieczeństwa w sieci, mamy dużą szansę uchronienia się przed atakami hakerów. Oszuści bardzo często w różny sposób wysyłają nam tak zwane linki i przekonują nas, abyśmy w nie kliknęli. Linki to są przeważnie podkreślone niebieskie napisy. Kliknięcie w taki link przekierowuje, czyli prowadzi nas na stronę, którą haker specjalnie przygotował, aby wyłudzić od nas np. nasze dane logowania do banku, poczty, e-mail itd. Najprostszą więc rzeczą, która może nas uchronić, jest najzwyczajniej w świecie nieklikanie w te linki, czyli teksty, słowa napisane kolorem niebieskim i podkreślone. I to niezależnie od tego, czy dana wiadomość została wysłana do nas mailem czy SMS-em. Drugą złotą zasadą będzie nieklikanie w załączniki. W filmie o tym, jak założyć pocztę e-mail, pokazywałam, jak wysłać lub odebrać maila z załącznikiem. Załącznikiem tym może być zdjęcie, dokument czy dowolny inny plik. Jeżeli mail pochodzi od hakera, to kliknięcie w nawet niewinnie wyglądające zdjęcie może uruchomić wirusa na naszym komputerze lub w naszym telefonie. Na telefon zarówno linki, jak i wirusy mogą być wysłane za pomocą SMS-a lub komunikatorów typu WhatsApp. Jeżeli dostaniemy maila lub wiadomość na telefon od nieznanej osoby z linkiem lub załącznikiem, natychmiast powinna zapalić nam się czerwona lampka. Dlaczego ktoś, kogo nie znamy, wysyła nam link, w którym chce, aby odbiorca, czyli my, kliknął, lub załącznik, który chce, aby odbiorca zobaczył? Niestety takiego typu załączniki możemy też dostać ze skrzynki pocztowej naszego znajomego. Jest to możliwe, dlatego że haker w bardzo prosty sposób może podszyć się pod dowolny adres mailowy. Czyli my będziemy widzieli w naszej poczcie, że mail przyszedł z autentycznego adresu osoby, którą znamy, jednak wiadomość ta będzie pochodziła od oszusta. Jeżeli nie czekamy na wiadomość od kogoś bliskiego, która powinna zawierać jakieś linki lub załączniki, a taką wiadomość dostaniemy, to bardzo dobrą praktyką przed kliknięciem w cokolwiek będzie po prostu zadzwonienie do tego znajomego i upewnienie się, że to naprawdę on wysłał tego maila czy tę konkretną wiadomość na nasz telefon. Hakerzy potrafią również podszywać się pod różne instytucje. Możemy dostać maila lub SMS-a, który będzie wyglądał tak, jakby przyszedł z naszego banku, z Poczty Polskiej czy innego urzędu. Tutaj również zalecam Państwu daleko posuniętą ostrożność. Zanim klikniemy w jakikolwiek link, najlepiej, jeżeli skontaktujemy się z daną instytucją i potwierdzimy, że naprawdę wysłali do nas jakąś wiadomość. Bardzo ważne przy tym będzie, aby nie dzwonić pod numer podany w tej wiadomości. Jeżeli jest to wiadomość od oszusta, to najprawdopodobniej wpisał on tam również inny numer telefonu, który połączy nas właśnie z tym oszustem. Jeżeli chcemy potwierdzić, czy wiadomość naprawdę została wysłana od danej instytucji, sami znajdźmy numer do danego banku czy urzędu i zadzwońmy pod znaleziony przez nas numer. Podsumowując, nie klikanie w otrzymane linki czy załączniki, których się nie spodziewamy, uchroni nas przed zdecydowaną większością oszustw internetowych.
Ale co jeżeli musimy kliknąć w otrzymany link, na przykład w przypadku, gdy kupujemy coś na raty przez internet lub staramy się o kredyt przez internet? Wówczas musimy sprawdzić, czy link, w który mamy kliknąć, prowadzi do bezpiecznej strony. Na przykład, jeżeli chcemy wejść na stronę banku pocztowego, sprawdźmy, czy link, który otrzymaliśmy, jest prawdziwym linkiem rzeczywiście do strony tego banku. A co mogą zrobić oszuści, aby uśpić naszą czujność? Otóż najczęściej wprowadzają małą zmianę w adresie, w linku, która ma umknąć naszej uwadze. Na przykład, to jest fałszywy link, a to jest prawdziwy. Jaka jest między nimi różnica? Zwróćcie Państwo uwagę, że drugie O w słowie pocztowy ma kropkę u dołu i to O z kropką na dole jest dla komputera już zupełnie innym znakiem i ten link z taką literą będzie prowadził zupełnie gdzie indziej. Będzie to strona stworzona przez hakera, która może wyglądać identycznie jak strona Waszego banku i nawet sposób logowania będzie identyczny. Tyle tylko, że loginu i hasła nie będziecie Państwo wpisywali na prawdziwej stronie banku, ale tak naprawdę w formularzu oszusta, który znając te dane zaloguje się na nie w Waszym imieniu, do Waszego banku czy Waszej poczty e-mail. Jak się przed tym uchronić? Bardzo przydatną rzeczą jest w tym przypadku logowanie dwuetapowe, choć i ono również nie jest 100% zabezpieczeniem. Jeżeli drugim etapem logowania jest na przykład kod SMS czy kody drukowane na kartach, to niestety hakerzy również potrafią je od nas wyłudzić, dlatego tak ważne jest, aby nie klikać w linki czy załączniki. Jeżeli potrzebujemy zalogować się do naszego banku lub poczty e-mail, najlepiej ostrożnie, samodzielnie wpisać adres strony, do której potrzebujemy się zalogować. Po wpisaniu adresu najpierw sprawdzamy, czy się nie pomyliliśmy i dopiero wówczas zatwierdzamy enterem. Jeżeli używamy tej strony regularnie, to aby nie musieć wpisywać jej adresu za każdym razem, możemy ustawić ją jako skrót w naszej przeglądarce. Aby ustawić taki skrót, należy samodzielnie wpisać adres naszego banku i kliknąć w tę gwiazdkę na górze po prawej stronie. Klikamy gotowe. I w tym momencie zakładka została dodana. Dzięki temu w przyszłości, otwierając przeglądarkę, mamy u góry gotową zakładkę. Wystarczy, że na nią klikniemy i jesteśmy na stronie naszego banku. Zauważcie Państwo, że problem z fałszywymi adresami stron jest tak duży, że większość banków o tym ostrzega. Jeżeli otrzymamy jakiś link w mailu, to możemy podglądnąć, gdzie tak naprawdę nas prowadzi jeszcze przed jego kliknięciem. Na przykład otrzymaliśmy maila z Allegro z ofertą produktów i jednym z nich jest ekspres do kawy. Wystarczy najechać kursorem myszy na link z urządzeniem i na samym dole pojawi nam się prawdziwy adres strony, na który zostaniemy przekierowani po jego kliknięciu. Zobaczcie Państwo, najeżdżam na nazwę produktu, a na dole wyświetla mi się dokładny adres, na który będę przekierowana po kliknięciu w ten link. Jeżeli nie jesteśmy pewni tego adresu, to lepiej po prostu wejść na Allegro i samodzielnie znaleźć sobie dokładnie ten ekspres do kawy. Również na telefonie możemy sprawdzić, gdzie przekieruje nas tak naprawdę dany link. Wystarczy nacisnąć na niego palcem i nie odrywając go zaczekać, aż pojawi się adres strony, na który będziemy przekierowani. Dlatego jeżeli już musimy kliknąć w otrzymany link, to przedstawionym przed chwilą sposobem sprawdźmy dodatkowo, gdzie zostaniemy przekierowani. Często spotykam się z opinią, iż tym, co gwarantuje nam, że strona jest bezpieczna, jest zamknięta kłódka obok adresu strony internetowej oraz adres strony zaczynający się od HTTPS. Ważny jest tutaj fakt, że ten ciąg znaków zakończony jest literką S. Niestety obecność kłódki, czyli literki S na końcu, HTTPS, nie gwarantuje nam, że strona jest bezpieczna. Te dwa elementy gwarantują nam, owszem, bezpieczne połączenie. To znaczy, że tunel, w którym w tym momencie łączy się nasz komputer z daną stroną internetową, jest bezpieczny i nikt z boku nie może zajrzeć do tego tunelu i odczytać tego, co właśnie wpisujemy. Ale bezpieczny tunel jak najbardziej może prowadzić do niebezpiecznej strony hakera. Czyli połączyliśmy się bezpiecznie z niebezpieczną, czyli fałszywą stroną, która chce wykraść nasze dane.
Opisane powyżej oszustwo nosi nazwę phishing, czyli fałszywe strony udające strony prawdziwych firm czy instytucji, służące do wykradania naszych loginów, haseł i innych ważnych danych. Jest jeden sposób, który na 100% będzie w stanie zabezpieczyć nas przed phishingiem. Jest to tak zwany fizyczny klucz U2F. Wygląda on jak zwykły pendrive, który możemy włożyć do naszego portu USB w komputerze lub w niektórych telefonach. Są też klucze U2F, które potrafią bezprzewodowo połączyć się z naszym smartfonem dzięki technologii NFC. Być może wszystko to brzmi trochę skomplikowanie, ale tak naprawdę w użyciu jest bardzo proste. Gdy mamy taki klucz skonfigurowany i podpięty do naszej poczty e-mail czy innego serwisu, to po prostu przy logowaniu wkładamy ten klucz do portu USB lub przykładamy do smartfona, dotykamy go palcem i możemy się bezpiecznie logować. Dlaczego jest to bezpieczne? Ponieważ ten klucz sprawdza za nas, czy strona, do której się logujemy, jest stroną prawdziwą, czyli bezpieczną. Dzięki temu kluczowi jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasze skrzynki e-mail, konto Google czy konto na YouTube. Niestety, jak na razie, nie ma jeszcze możliwości zabezpieczenia w ten sposób konta bankowego. Raz jeszcze przestrzegam przed klikaniem w linki różnego rodzaju na telefonach. W tym przypadku już samo wejście na niektóre niebezpieczne strony może obciążyć nasz rachunek telefoniczny o jakąś kwotę. W ten sposób możemy nieświadomie włączyć jakąś usługę, tak zwaną premium, która będzie naliczała opłaty, a operator naszej sieci komórkowej obciąży tymi opłatami nasz rachunek za telefon lub pobierze jakąś kwotę, jeżeli mamy na przykład telefon na kartę. Jak się przed tym uchronić? Należy skontaktować się z naszym operatorem sieci komórkowej i zablokować możliwość włączania takich usług na naszym numerze telefonu. Jest to bardzo przydatne, na przykład w sytuacji, gdy dajemy nasz telefon wnukowi czy dziecku, które przez przypadek może po prostu kliknąć w jakąś reklamę i niechcący obciążyć nasz rachunek dodatkową kwotą. Wspomnę tutaj o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy. Pomimo iż jest to trudne, to miejmy różne hasła do różnych kont. Do każdego banku powinno być inne hasło, do każdego maila inne hasło i tak dalej. Pomóc nam może w tym menadżer haseł. Jest to darmowa aplikacja. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ z bardzo wielu instytucji czy firm wyciekły dane użytkowników. Z kilku banków, z sieci komórkowych itd. Jeżeli więc mieliśmy takie same hasło do poczty e-maili, takie samo do banku, to jeżeli dany operator maila został zhakowany, to taki haker może, używając naszego hasła do maila, spróbować zalogować się do banku, innej skrzynki pocztowej czy na przykład na nasz profil na YouTube. I prawdopodobieństwo, że mu się to uda, jest bardzo duże. A jeżeli będziemy mieli różne hasła i to hasła bardziej skomplikowane, czyli zawierające duże i małe litery, cyfry czy znaki specjalne, to znacząco utrudnimy hakerom życie. A jak to jest z płatnościami w internecie? Czy istnieje bezpieczna forma zakupów przez internet? Tak. Okazuje się, że najbezpieczniejszą formą płatności bezgotówkowych, czy to w internecie, czy fizycznie w sklepie, jest płatność kartą, zwykłą lub kredytową. Karty płatnicze mają mechanizm chargeback, który daje możliwość użytkownikowi reklamowania każdej transakcji dokonanej kartą. Dzięki temu, jeżeli nawet wejdziemy na stronę oszusta i wpiszemy tam dane naszej karty, przez co stracimy jakąś kwotę z tej karty, to zgłaszając reklamację, praktycznie na 100% te pieniądze odzyskamy. Nawet jeżeli przy pomocy karty kupimy coś przez internet i przyjdzie do nas rzecz niezgodna z opisem, a sprzedający nie będzie chciał uznać reklamacji, wówczas zgłaszamy to do naszego banku i bank po wyjaśnieniu sytuacji zwróci nam nasze pieniądze. Płacąc za usługi kartą, macie Państwo możliwość odzyskania pieniędzy, nawet jeżeli zapłaciliście jakiejś firmie, która w międzyczasie zbankrutuje i przez to nie wykona usługi, za którą zapłaciliście lub nie dostarczy danego produktu. Nawet wówczas możecie odzyskać swoje środki. Tak więc płatność kartą jest naprawdę bezpieczna. Dzięki tej wiedzy możemy uniknąć nieuczciwych czy fałszywych sklepów internetowych, ponieważ oszuści również wiedzą o mechanizmie chargeback i nieuczciwe strony internetowe
nie umożliwiają płatności kartą. Dlatego jeżeli chcemy kupić jakąś rzecz i nie możemy zapłacić kartą, powinna zapalić nam się lampka ostrzegawcza. Kwestia bezpieczeństwa w internecie jest tak szeroka, że nie sposób omówić ją w całości w jednym filmie. Dlatego też na zakończenie odsyłam Państwa do 3 stron, które specjalizują się w tym temacie, a znajdziecie tam Państwo mnóstwo niezwykle przydatnych treści odnośnie bezpieczeństwa w sieci. Dodam tylko, że nasza fundacja nie ma żadnych korzyści z polecania tych firm, a robimy to dlatego, że umieszczane przez ich twórców darmowe informacje mogą uchronić Was przed stratą pieniędzy, danych czy po prostu niepotrzebnym stresem. Strony te to niebezpiecznik.pl, sekurak.pl i zaufana3strona.pl. Myślę, że te wskazówki są ważne dla nas wszystkich, ponieważ stosując się do tych rad, dbamy o bezpieczeństwo naszych pieniędzy podczas korzystania z internetu. A w następnym odcinku pokażę Wam, jak bezpiecznie robić zakupy przez internet. Dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!